Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was zapraszam na trzeci odcinek z Szalonych Przygód Kaczora Donalda. Przed chwilą Donald, jak widzicie, robił sobie zdjęcia, ponieważ nadal mamy wakacyjny kostium Donalda, ale to się zmieni, ponieważ zrobiłem już 100% w Duckberg, więc przed czas zmienić strój na tym razem nowo odblokowany strój i będzie to ten tutaj. Gagatek. Teraz bardzo ważna zmiana, ponieważ w wersji na PS1 z jakiegoś powodu odblokowujemy ten strój, mimo że powinniśmy mieć strój eleganckiego kaczora Donalda, tego z takim czarnym kapeluszem, ale no dobra, nie będę wnikał. Lecimy na świat numer 3, czyli jest to dom Magiki the Spell. I tutaj mamy Hyzia, patrzcie, Hyzio stoi tam przed nami, więc trzeci z siostrzeńców Donalda stoi tam przed nami. Ja sobie tutaj oczywiście nadpiszę, żeby po prostu już mieć zapisane. Więc standardowo 4 poziomy Haunted Hall, zaczynamy. Jeśli chodzi o świat numer 3, jest to świat, w którym bossem jest Magica the Spell, czyli innymi słowy taka czarownica w świecie kaczora Donalda, która wygląda jak kaczor Donald w wersji żeńskiej. W tym poziomie, a raczej w tym świecie, będziemy mogli dostrzec, a raczej usłyszeć odgłosy Murphy'ego z Raymana 2, który tam szeptał w wersji PC-towo, Dreamcast'owo, Nintendo 64 i innych tam wersjach, gdzie nie było dubbingu, co nie? Więc po prostu musicie się bardziej wsłuchać. Mam nadzieję, że osoby spostrzegawcze będą wiedziały, w którym momencie się tam Murphy odzywa. No i co? Zobaczymy, jak nam pójdzie ten świat. Nie będę ukrywał, że jest to świat, który zawsze mi sprawiał problem, ale zobaczymy, jak w tym wypadku będzie. O kurde, kurde, nie zdążę! Ajajajajaj. Dobra, w ostatniej chwili zdążyłem. Jezus Maria, ale byłby kibel, gdybym drugi raz nie zdążył. No i przy okazji dedłem. Kogo to dziwi? Drugi pistolecik już jest nasz. Tak więc, jak widzicie, idziemy jak burza. A tu żyćko sobie jeszcze weźmiemy. Tam widzimy żyćko numer 2, czyli 34. I teraz let's go, prosto przed siebie. O, patrzcie, dwie rzeczy obok siebie. Pistolecik oraz orb, który nam pozwoli zakończyć ten poziom w 100%. To chciałem powiedzieć i odblokuje nam kawałeczek do bossa. Ty, drogi widzu, jeśli jesteś ciekaw dalszych przygód kaczora Donalda, to nie zapomnij zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Początek drugiego poziomu, no powiem szczerze, że jest dosyć interesujący. Mieliśmy tam trzech ziomków, którzy wydawali odgłosy Murphy'ego. I mamy żyćko, 36 będziemy mieć. Może, kurde, będziemy mieli tam z 50 żyć w tym let's playu? Byłoby całkiem spoko, nie będę tego ukrywał. Następne żyćko. Super. I cyk, książeczka. Dobra, tu na dole jest schowany. Dobrze pamiętałem, że na dole jest ta znaćka. Następna książka. I teraz pistol będzie gdzieś tutaj. Na bank będzie gdzieś tutaj. A, blisko jest. Dobra, easy. O, patrzcie, bym ominął, kurde. Wtedy bym miał kibel dopiero mentalny. O, super. O to chodziło. I poziom zaliczony, o to właśnie chodziło, tak właśnie mamy grać, jak najszybciej, szybko, krótko i na temat. Dobra, ten poziom z tego co kojarzę jest normalnie w wersji PC-towo, Dreamcast'owo, Nintendo 64, tylko wiadomo w grafice wersji PS1, ale nie kojarzę, żeby ten poziom się jakoś super różnił. Być może jestem w błędzie i najwyżej po prostu dam jakąś adnotację jako poprawkę, bo będę musiał zrobić research przed montażem oczywiście, bo na tę chwilę niestety bazuję na tym, co pamiętam, a pamiętać mogę niewiele, prawdę mówiąc. Trochę za dużo mamy czasu na zdobycie tego pistolecika. Chyba że twórcy przewidzieli, że Donald będzie się często odbijał od tej pajęczyny, no to wtedy okej, to wtedy zwracam honor. Ogarnięte, ogarnięte. Chciałem powiedzieć ogarnięte i elegancko w tym samym czasie, więc dlatego wyszło takie oe. Trzeci pistolecik już jest nasz, teraz tylko znaleźć orb i możemy stąd wychodzić. Chwila, orba nie zdobyłem. Gdzie jest orb? Kurwa, no gdzie ten orb jest? Dobra, przejdziemy sobie następny poziom. Najwyżej po orba wrócimy za chwilę, bo w zasadzie dziwne, że ja biłem orba. W jaki sposób ja tego dokonałem? Co jest grane? Ty, ja nie pamiętam, gdzie był orb? Jak to jest możliwe? Dobra, udało się, mamy to. Yes, super. No, czemu on nie chce skakać? Co jest grane? A, to będzie pestka, ponieważ tutaj jest schowana ta druga zabawka. Easy. Ej, ładnie ta woda w ogóle wygląda, ta toksyczna woda, ta zielona taka. Bardzo ładnie to wygląda. Wow. Ale to też może dlatego ładnie wygląda, bo
Ja mam ustawiony plugin graficzny na nagrywanie w 4K, więc coś się tutaj poprawiło i tekstury się delikatnie mówiąc wygładziły. Cokolwiek to znaczy. O, tu mamy tego orba. Super. Tu przynajmniej wiem, gdzie jest orb. Pytanie, co z tamtym orbem? Dobra, udało nam się dalej zajść. Super, naprawdę. Boki zrywać. Potrzebujemy jeszcze jednej książki, żeby, wiecie, zdobyć ostatnią zabawkę, no? Dobra, jesteśmy na miejscu. I teraz robimy tak. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Gdzie ten tu był ten pistolet, Jezu, no. Dobra, jesteśmy na miejscu i teraz let's go. Jak najszybciej. Mamy to. Przed samym exitem tyle razy zginąłem, że to się kurde w głowie nie mieści, nie? Dobra, pytanie teraz, co się dzieje z tym orbem, co miałem zebrać, z tą kulą. Whatever, jak to się nazywa. Jestem z powrotem, patrzcie teraz na to. Tu był ten orb. Rozumiecie to? Zobaczcie, w jakim miejscu go zapomniałem zebrać. Mamy już wszystko ogarnięte, więc teraz nadszedł czas na Magicka the Spell, więc let's go. Mamy bossa numer 3. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Konfrontacja z nią oczywiście. Mam nadzieję, że się uda. Welcome to your doom, for this is your tomb. Dobra, ona sobie coś tam w ogóle gadała w tle, nie obchodzi to raczej nikogo. My musimy teraz jej pokazać, na czym polega ta konfrontacja. W ogóle te konfrontacje od ciebie się bardzo różnią, bo jest inna i w wersji pecetowej, znaczy nie, jest inna w wersji na PS1 i w wersji pecetowej, co nie? I Dreamcastowej i innych tego typu wersjach. O, widzicie, na tym polega konfrontacja z Magicką the Spell w wersji na PS1. Bardzo łatwy boss i przyjemny zresztą. Dobra, dostała. Jeszcze tylko jedno uderzenie. No i o to chodziło. O to cały czas chodziło. Pięknie dostała w ryjca. I na tym kończymy świat numer 3. No jest jeszcze poziom ucieczkowy, ale zrobimy go sobie następnym razem, tak mi się wydaje. Myślę, że to będzie lepsza opcja, bo już i tak ten odcinek jest za długi, a będę musiał sporo wycinać. Uwierzcie mi, będę musiał sporo wycinać z tego odcinka. W ten oto sposób odblokowaliśmy świat numer 4. Dajcie koniecznie znać, jakie macie wspomnienia ze światem numer 3 i z Magicką the Spell, a my na ten czas będziemy sobie kończyć w tym miejscu. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i na razie.